o occie jabłkowym i occie winnym mogłabym opowiadać godzinami, bo jest to kolejne panaceum, które pozwala żyć dłużej i zdrowiej, zachowując witalność i odpowiednią masę ciała. Służy nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. Jeśli zależy Wam, żeby przedłużyć życie swemu psu, do miseczki z wodą dolewajcie codziennie 1-2 łyżeczki octu jabłkowego. Oczywiście należy dozować ostrożnie ocet, który ma dość charakterystyczny smak. Zaczynamy od kilku kropli, aby zwierzaka przyzwyczaić. Ocet jabłkowy, podobnie jak i ocet winny, znano i powszechnie stosowano już w starożytności. Mniej więcej 5000 lat temu ocet wykorzystywany był w lecznictwie do oczyszczania krwi, węzłów płonnych i wątroby, pobudzania krążenia, wzmacniania odporności czy poprawy sił witalnych. Ocet ceniono w kulturze greckiej, rzymskiej, chińskiej i egipskiej. Ojciec medycyny, Hipokrates, zalecał pić rozwodniony ocet jabłkowy z miodem jako lekarstwo na uciążliwy kaszel i przeziębienie. Miał to być ów słynny Hipokras. Ocet jabłkowy pijała ponoć także i Kleopatra, która podobno kazała nawet roztapiać w occie cenne perły. W XIX wieku na walory octu jabłkowego uwagę zwrócił Ludwik Pasteur. Właściwie możemy powiedzieć, że ocet jabłkowy jest jednym z najbardziej wszechstronnych remediów, jakie oferuje nam Matka Natura. W dodatku łatwo możemy przygotować sobie zapas octu na długi czas, nie wydając przy tym pieniędzy. Do przygotowania dobrego octu wystarczą nam bowiem jabłka gorszego gatunku, a nawet spady. Ważne jednak jest, aby do przygotowania octu wykorzystać całe jabłka, nie tylko ogryzki i obrane skórki. Jeśli zbieramy jabłka z niepryskanych drzew w czystej okolicy, to nie trzeba ich nawet myć. Na ich powierzchni znajdują się bowiem drożdże, które przyspieszą naturalną fermentację. Ogólnie uważa się, że najlepszy jest ocet z późnych odmian jabłek. Ten uzyskany z odmian wczesnych, np. papierówek, ma być mniej aromatyczny. Owoce pokrojone w kostkę należy przełożyć do pojemnego słoja, zalać letnią przygotowaną wodą, najlepiej wcześniej przefiltrowaną, i dodać łyżkę cukru, a jeszcze lepiej miodu. Następnie słój należy przykryć. Mnie najlepiej sprawdzają się bibułkowe filtry do kawy, ale można też użyć kawałka papierowego ręcznika albo czystej bawełnianej szmatki. Moja babcia używała kilkakrotnie złożonej gazy, ale doświadczenie uczy, że muszki owocówki, które zapach octu przyciąga jak magnes, potrafią przecisnąć się do słoja przez oczka gazy. Nałożony na słój kawałek ręcznika lub filtr zabezpieczamy gumką, recepturką i odstawiamy wszystko w ciepłe, zaciszne miejsce. Mniej więcej po miesiącu ocet powinien być gotowy. Wtedy należy go przecedzić, nie filtrować i rozlać do wyparzonych i wysuszonych butelek, a następnie przechowywać w chłodnym, ciemnym pomieszczeniu. Najlepiej, jeśli posiadamy taką spiżarnię w dawnym stylu. Dobry ocet jabłkowy jest naturalnie nieco mętny. Może też posiadać wyraźny osad. Nie jest to wada, a raczej zaleta, bowiem ów osad to prawdziwa odżywcza bomba witaminowa. Rano, nim zaczniemy nasz dzień, warto wypić duszkiem szklankę wody z 1-2 łyżkami octu winnego. Można też do niego dodać łyżkę miodu i szczyptę cynamonu. Taki napój nie dość, że smaczny, ale ponadto ma wspaniałe działanie na nasze ciało. Harmonizuje i pobudza pracę systemu pokarmowego, normalizuje florę bakteryjną i ułatwia trawienie, a także stymuluje spalanie tłuszczu. Zamiast sadełka na bokach ciała zyskujemy więcej energii. Ocet jabłkowy ułatwia także usuwanie z organizmu toksyn, które przyspieszają proces starzenia się, a ponadto łagodzi procesy zapalne. Dlatego na przykład podczas zaziębienia warto zarówno płukać gardło rozcieńczonym octem jabłkowym,
ale można także używać go do inhalacji przy katarze, a nawet zapaleniu zatok. Ocet powinni dodawać do swojej diety wszyscy, którzy cierpią na uciążliwe stany zapalne stawów. Lekko rozcieńczony ocet jabłkowy okazuje się także bardzo skutecznym środkiem przy zapaleniu ucha, czy to ludzkiego, czy to psiego, ponieważ dezynfekuje, a zarazem działa przeciwzapalnie. Zewnętrznie rozcieńczony ocet jabłkowy może z powodzeniem zastąpić kupne toniki, szczególnie w przypadku cery tłustej i skłonnej do podrażnień i trądziku. Skutecznie hamuje też krwawienie po zacięciu się podczas golenia. Nasze babcie stosowały okłady z octu, tak zwaną kwaśną wodę, w przypadku wszelkich kontuzji stawów, urazów mięśni, stłuczeń, a nawet ugryzienia przez owady. W przeszłości glinką rozpuszczaną w rozwodnionym occie pielęgnowano kończyny koni wyścigowych, dla których dobry stan nóg jest podstawą powodzenia. Obecnie dostępne nowoczesne preparaty dla koni wyczynowych nadal mają w swoim składzie ocet i glinkę. Wreszcie ocet jabłkowy możemy dodawać do kąpieli, a nawet do masażu. Wtedy bierzemy 2 szklanki wody na 1 szklankę octu i masujemy ciało kolistymi ruchami za pomocą namoczonej w roztworze frotowej rękawicy, masując ciało poczynając od stóp do ramion w stronę serca. Po takim zabiegu należy spłukać ciało letnią wodą. Podobny masaż ujędrnia skórę i pobudza krążenie. Dodanie zaś octu do płukania umytych włosów nadaje im lekkość i piękny połysk, a także zapobiega przetłuszczaniu. Na bazie octu możemy przygotować znakomite octy ziołowe, które dodają szlachetnego smaku sałatkom, sosom, a nawet zupom czy majonezowi. Używa się ich także do przygotowania marynat i pieczeni. Aby przygotować ocet ziołowy, lekko miażdży się świeże zioła, przykłada je do słoja i zalewa lekko podgrzanym octem, a następnie szczelnie zamyka, po czym odstawia się na 2 tygodnie w ciepłe i najlepiej nasłonecznione miejsce. Do przygotowania octu ziołowego najczęściej używa się bazylii, czombru, czosnku, mięty, melisy, rozmarynu, trybuli, tymianku oraz lauru. Gotowy ocet należy przecedzić i rozlać do butelek. Można do nich włożyć dla dekoracji gałązki ziółka, którego użyliśmy do przygotowania octu. Niewiele jednak osób wie, że można przygotowywać także znakomite octy kwiatowe. Do ich przygotowania nadają się pozbawione gałązek kwiaty czarnego bzu, ogrodowego fiołka, koniczyny, goździka, lawendy, nasturcji, pierwiosnka czy róży. Bierze się praktycznie same płatki. Taki ocet pasuje do owocowych sałatek, a także może być używany jako naturalny dezodorant. Wystarczy przemyć pachy octem rozpuszczonym w ciepłej wodzie w proporcji 2 części wody na 1 część octu. Tak więc zapraszam serdecznie wszystkich, aby przygotować sobie zapas octu jabłkowego na długie zimowe miesiące. Na pewno wkrótce przekonacie się, jak bardzo jest użyteczny. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.